Gdynia. Kotom podano tlen Gdynia. Strażacy uratowali koty. Podczas pożaru w jednym z gdyńskich bloków okazało się, że nie wszyscy są bezpieczni. W budynku zostały jeszcze dwa koty. Strażacy nie wahali się ani chwili i narażając własne życie, ruszyli na pomoc. W uratowaniu zwierząt niezbędne okazało się wykorzystanie specjalistycznego sprzętu, podaje Polsat News. Do zdarzenia doszło w niedzielę 6 września, około godzina 17 na ulicy Morskiej w Gdyni. W jednym z mieszkań bloku wybuchł pożar. Na miejsce udało się 5 zastępów straży pożarnej. Jeszcze przed przyjazdem straży z budynku uciekli mieszkańcy. Na miejscu pojawiła się karetka, ale okazało się, że nikt nie potrzebuje udzielenia pomocy. W trakcie prowadzenia działań jeden z mężczyzn podszedł do strażaków i przekazał, że w budynku zostały jego dwa koty, powiedział w rozmowie z polsatnews.pl młodszy kapitan Jakub Friedenberger z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni. Strażacy ruszyli na ratunek zwierząt i wynieśli je na zewnątrz. Koty były nieprzytomne, więc podano im tlen. Udało się je uratować. Ratujemy zawsze i wszędzie, to była niecodzienna akcja, ale strażacy mają specjalistyczną wiedzę oraz sprzęt i mogli pomóc, podkreśla Friedenberger. Strażacy dają z siebie wszystko. Ratujemy każdego, czy to człowiek, czy zwierzę. Cieszy nas, że ta akcja zakończyła się takim miłym akcentem, dodaje. Komenda Miejska PSP w Gdyni opublikowała zdjęcia z tego zdarzenia. Ratujemy zawsze i wszędzie. Dla strażaków każde serce bije tak samo, podkreślają we wpisie.